Dzień dobry, Marta Machel i Marysia Dłukosz. Witamy się z Wami bardzo serdecznie. Marysia jest moim gościem tutaj. Przyjechała do mnie w odwiedziny. Odwiedziła mnie na Florydzie. Fajnie mieszkać na Florydzie, bo dużo ludzi tutaj przyjeżdża i wczasuje się. I Marysia akurat jest jedną z takich osób. Słuchajcie, jeżeli nas słyszycie, powiedzcie proszę, czy nas słychać, bo przed chwilą próbowałyśmy się nagrać i nas nie było słychać. Kasiu, napisz nam proszę, czy nas słychać. Marcel spaceruje z tyłu. Napisz, Kasia, czy nas słychać, albo jeżeli ktoś ogląda, dajcie nam tylko znać i wtedy bym miała kilka pytań do Marysi. Słychać. Super. No to tak, więc tytuł tego live'a to tak naprawdę jest, bo w życiu trzeba mieć balans. Trochę pracy, trochę fanu, albo więcej fanu, mniej pracy chciałby każdy. nie zawsze to tak jest. Ale super. Pozdrawiamy wszystkich. Słuchajcie, zanim zaczniemy, to chciałabym Was zapytać, jak Wam minęły święta, albo jak Wam mijają święta. Czy brzuchy pełne, wszystkie sałatki jarzynowe pozjadane, bo u nas już pozjadane tak naprawdę i mieliśmy super czas, a Wy, Marysia? Też było pięknie, troszkę inaczej, bo no, takie święta pod palmami to taka egzotyka trochę, ale też było nam to potrzebne, no. Żeby zresetować się po tej właśnie pracy. Ja i mąż jeszcze nie miał żadnych wakacji, ja już kilka miałam, ale mąż nie, więc jemu się należało i tak postanowiliśmy, że właśnie w tym okresie bożonarodzeniowym tutaj odwiedzimy Florydę. No i dziękuję za zaproszenie, Marta, do siebie. No właśnie, pierwszy raz. A powiedz mi, a jak w ogóle święta bez śniegu przy palmach? W New Jersey też nie mamy śniegu, deszcz i mokro, więc to takie nowe doświadczenie w sumie i ja lubię, ja mogłabym tutaj mieszkać, ale to nic nowego, bo tam gdzie jadę to zawsze mi się podoba i się śmieję, że mogłabym wszędzie mieszkać. To ty jesteś jak moja córka, tak? Samo. Gdzie nie pojedziemy, to ona by tu się przeprowadza. Ale tak, no bo jeżeli jesteś z odpowiednimi osobami, to tak naprawdę nieważne, tak, gdzie jesteś. To prawda. No właśnie, a co do tych osób, dobrze powiedziałaś, jeżeli jesteś z odpowiednimi osobami, to się super pracuje. Słuchajcie, się super pracuje. I wiecie, jak to z naszą pracą jest? Jedne osoby kochają to, co robią, inne osoby narzekają całe życie, chciałyby coś zmienić, nie za bardzo wiedzą co, jak, gdzie, kiedy, na co. A my z Marysią tak naprawdę pracujemy przez internet i poznałyśmy się dzięki pracy online. Nawet nie osobiście, bo dzięki naszej wspólnej koleżance Sabince, pozdrawiamy Sabinkę Chrzan. I poznałyśmy się i tak naprawdę przyjaźnimy się również. Nie tylko pracujemy wspólnie, ale też przyjaźnimy się, podróżujemy. Gdzie byłyśmy razem? Byliśmy w Arizonie, byłyśmy w Meksyku, byłyśmy w Pattaya, Tajlandii. No i niedługo będą Indie. Tak. Później cruise. Tak, później będzie Europa. Później będzie. Dobrze, Marysia, w 3 lata. Miało nie być wiele o biznesie przy świętach, ale w 3 lata, ale mam Cię tutaj, to szkoda mi nie zapytać. No nie byłabyś sobą. No, powiedz tak, bo ogląda nas wiele mam teraz. Wiele dziewczyn, które może mają dzieci, może nie mają dzieci, ale też może chciałyby usłyszeć, jak w 3 lata mama czwórki dzieci, naprawdę, mama czwórki dzieci, nastolatków już, i jak mama czwórki dzieci mogła w 3 lata wybudować swój dochód z internetu? Przede wszystkim pierwsza rzecz, to nie buduje się samemu, tylko buduje się z grupą osób, które nadają, ja to nazywam, na tych samych falach, które chcą od życia więcej, które mają marzenia, które mają cele do spełnienia, które chcą lepszego życia dla swoich dzieci, chcą życia w zdrowiu, w zadowoleniu i właśnie chcą mieć ten balans, żeby był czas na pracę, ale też i czas na wypoczynek, zabawę. I co ja tak naprawdę robię, to jest po prostu przyciągam, można powiedzieć, i pracuję z osobami takimi jak ja,
I pomagam im spełniać swoje... To znaczy jakimi? Takimi, które są optymistkami, czasami szalone, ale jednak odważne, nie bojące się wyzwań, zawsze patrzący mimo jakichś tam problemów, trudności, to zawsze mam w głowie wizję pozytywnego wydarzenia, że to wszystko i tak się obróci na moją korzyść. Uważam, że to jest bardzo ważne, chyba najważniejsze, żeby sobie pracować z osobami, z którymi masz ten sam vibe. Tak, i też w sobie pielęgnować to, że tą taką wiarę w dobro, w drugiego człowieka i po prostu pomagać innym ludziom. Uh-huh. Przez to, że ja dzielę się tym, co mi służy, jak ja czuję się dobrze, jak używam nasze naturalne produkty, bo dla mnie to jest numer jeden, że to muszą być naturalne produkty, które pomagają mi, mojej rodzinie, innym czuć się lepiej. I moim zadaniem jest po prostu dzielenie się z jak największą ilością osób, bo naprawdę nie wszyscy wiedzą, że jest taka możliwość, żeby poprawić tą swoją odporność, zdrowie naturalnie, a przy okazji firma, z którą my współpracujemy, nas za to wynagradza, bo za wykonywanie dobra. I to bardzo hojnie, bym powiedziała. Bo gdzie się wybierasz? Początkiem roku? A już nie pamiętam. Do Indii. To jest wycieczka do dwójki osób. Marysia to wypracowała. I nasza firma z grupą oczywiście, całą. Z grupą. Ja tu podkreślam, dziewczyny są kochane, pozdrawiam wszystkie Amazonki, kocham was, jesteście najlepsze i ja czekam na was, bo tak naprawdę dopiero jest fan Marta i dopiero jest takie uczucie spełnienia, jak inne grupa. Osoby z twojej grupy osiągają swoje cele, swoje zamierzone. Tak naprawdę to jest najlepsze. To jest po prostu taka radość, że możesz się z tymi osobami spotkać i widzisz, że Kasia chciała sobie kupić nowy dom, czy kupiła czy wysłała córkę na wymarzone studia, czy po prostu zbiera sobie pieniądze na emeryturę tak. albo dining table, na cokolwiek. Różne tak. Albo na remont. No albo nie na domy. Remont i po prostu... To jest tak naprawdę największa zapłata i to, jak dostaję wiadomości, że Marysia, te kolano mnie boli, mogę iść do pracy, dzieci mniej chorują. I tak naprawdę u mnie się tak zaczęło też, że ja szukałam takiej dla swoich dzieci, dla swojej rodziny, takiego, ponieważ wiecie, ja byłam wychowana też w takiej atmosferze, gdzie zioła, naturalne sposoby moja mama bardzo, bardzo lubiała i nas też może kurowała. To jest kuracja. Tak. I ci zostało. I mi zostało. I teraz ty kurujesz. I teraz ja kuruję, dokładnie. I cieszę się, że w końcu mogłam znaleźć swoje miejsce na ziemi, bo tak naprawdę to cały czas szukałam. Ja wiedziałam, że chcę być mamą. Ja wiedziałam, że chcę mieć dużą rodzinę. Natomiast jeżeli chodzi o moją ścieżkę zawodową, to tak się borykałam, chciałam być nauczycielką, później pielęgniarką, wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, nie wyobrażałam sobie siedzenia w biurze 10 godzin, chciałam pracować na własnych warunkach, to było dla mnie też ważne i wiedziałam, że czeka coś na mnie w życiu. Właśnie cały czas miałam tą nadzieję, że jednak jest coś dla mnie w życiu, dla 37-letniej kobiety, już z odchowanymi dziećmi, że coś jest lepszego, coś tam na mnie czeka. I wiecie co? To takie, ta nadzieja się w końcu spełniła. Bo któregoś dnia weszłam, zobaczyłam Sabinkę, jak miała live, ona się później do mnie odezwała. I potem stanęłam przed pytaniem, co dalej? Czy robić to, jejku, co ludzie powiedzą? O kurczę, a co jak mi się nie uda? Ale już na tym etapie, już po rozwodzie, po obgadywaniu mnie przez innych ludzi. Już byłaś odporniona. Co to? I teraz tak mówię, Marysia, a jak to jest twoja szansa? A co jak na przykład powiesz nie dla tej szansy teraz? A co jak za 3 lata albo za rok, kurczę, będziesz w innym miejscu? A co jak powiesz nie tej szansie? I co ci pozostanie?
wrócenie na sprzątanie na domki, a jeszcze pandemia była, to w ogóle nie miałam żadnych sprzątań. Miałaś czas na rozwijanie biznesu. To tak miałam naprawdę wtedy czas na podjęcie decyzji, co dalej, i widziałam w tym naszym network marketingu taką po prostu szansę. Powiedziałam, jeżeli mi się nie uda, no to trudno, ale przynajmniej i tak zostaję z super produktami, które kocham. I przynajmniej moja rodzina będzie je, wiesz, używała. A jeżeli się uda, to super, ale przynajmniej idę do przodu. Nie cofam się do tego. Albo nie stoisz w miejscu. Nie stoję w miejscu, tylko podejmuję tą decyzję. I czasami naprawdę ta decyzja. Słuchajcie, jak podejmiecie decyzję, to my już was poprowadzimy. Tak, my poprowadzimy. My mamy takie już te narzędzia na Facebooku, tak, grupy. Że jak ktoś tylko chce, to się super pięknie w tym odnajdzie. Dokładnie. Bo naprawdę mamy ścieżkę wydeptaną przez wiele osób. A powiedz mi, ludzie nie znają tak naprawdę tego network marketing i trochę osób się nadal boi, może nawet słowa biznes, też taki biznes i no, network to jest taki marketing. Domowy biznes, no. Tak? A powiedz, jak pomyśl sobie, że mówisz do osoby tutaj, zobacz, dziewczyny nas słuchają, chłopaki nas słuchają, i mówisz do osoby, która przygląda się temu. Powiedz coś, kilka słów o tym network marketing. Network marketing to jest nic innego jak po prostu budowanie, dzielenie się tym, co używasz na co dzień z innymi ludźmi. Czyli moja ulubiona pasta do zębów, szampon, balsam do ciała, ulubiony suplement na ból stawów. I jeżeli ja widzę wokół siebie osoby, które potrzebują, znaczy, które mają problemy, więc im na przykład zdrowotne, wtedy im proponuję, czy już słyszały, że tak naturalnie. A jak ktoś nie ma problemów zdrowotnych? A jak ktoś nie ma problemów, to jak może wyglądać jeszcze piękniej, jak może skóra lśnić, trądzik różowaty u mnie jest prawie już wyleczony, no zagojony, można powiedzieć, ale pracujemy cały czas nad tym. Odporność dzieci wzrasta, nie chorujemy tak często, jak nawet coś się przydarzy, Marta, to od razu jest, tak, od razu jest szybka reakcja. Działanie i, tak, i naprawdę ta odporność w takich momentach, kiedy wszyscy wokół chorują, my bierzemy czosnek, propolis i od razu dajemy taki boost, ale to tak naprawdę polega ten network marketing na znalezieniu, bo wiecie, jest bardzo dużo tych firm na rynku i trzeba znaleźć naprawdę produkty, którym my ufamy i do których jesteśmy przekonani. To jest podstawa, bo jeżeli my będziemy o tych produktach, same je używamy i widzimy, jak na nas działają, i będziemy je polecać tak z serca, bo chcemy tym ludziom pomóc, drugiemu człowiekowi pomóc, więc to będzie szło bardzo naturalnie. I tak to wygląda, że ja polecam tobie, ty polecasz następnej koleżance. Czyli nie wpychasz? A cień, pewnie, że nie wpycham. Nie chcesz, to twoja strata. Nie chcesz, kurczę, mieć takich włosów ładnych i cery, i nie chcesz być zdrowsza. Jest okej, okay, bo no, masz wybór, tak? I możesz powiedzieć nie, może dzisiaj powiesz nie, a może za pół roku już będziesz wiedziała, tak, i wrócisz, tak? No, miejmy nadzieję, że to ból nie spowoduje, że wrócisz, tak? Bo tak czasami też wygląda. Tak, to też czasami wygląda, a nasze tak naprawdę te suplementy naturalne, one wspomagają właśnie nas, żebyśmy dożyli późnych lat w zdrowiu. Żebyśmy miały mobilność, żeby stawy, tak, nie czeszczały. Nie, no nie, dokładnie. Naprawdę żebyśmy są mogli świetne. Się cieszyć życiem, tak? Cieszyć dzieciom z naszą rodziną, i bo życie jest naprawdę piękne i trzeba dać sobie czasami po prostu szansę i się nie bać. Powiedzieć tak, spróbować. Jeżeli nawet wam się produkty nie spodobają, to możecie je odesłać do firmy. A pomyślałabyś, ale 3 lata temu nie przeszło ci przez myśl, że będziesz miała piękny biznes wybudowany? Tak naprawdę to jest twój początek, Marysia. 3 lata, co to jest 3 lata w biznesie? Porównajmy to do biznesu tradycyjnego, gdybyś otworzyła restaurację, dajmy na to, no nie? 3 lata to jest niemożliwe, żebym ja to zrobiła, bo zobacz, dlatego 3 lata, dziewczyno, tak, ty wybudowałaś coś niesamowitego, a ilu ludziom w tym pomogłaś? A ile ludzi ma lepsze zdrowie i grubszy portfel, bo i mają ekstra dochód? Ile ludzi bardziej wierzy w siebie? Popatrz, ile dobrego robisz. Właśnie to, jak widzę, jak
osoby, z którymi współpracuję, jak się kobiety, zmieniają, jak się też zmieniają, no, jak... Wiecie, czasami my nie chcę generalizować, ale tak to gdzieś to też wynika z naszej kultury, nie? My Polki jesteśmy takie bardzo gdzieś tam zahukane, takie zawstydzone, takie nie chcemy nie się, wierzymy w siebie. Nie wierzymy w my siebie. Nie. Ona tak, ale ja nie. Nie chcemy wychodzić tak zwany przed orkiestrę, no, nie chcemy, po prostu boimy się, co kto powie o nas. Wiecie co, ale tak na początku tego wszystkiego to jest, popatrzcie się na siebie, tak? Co jest dla was ważne, gdzie wy chcecie być, jakie wy macie cele, jakie wy macie marzenia i nie bójcie się ich spełniać. Bo naprawdę, gdybym ja 3 lata temu powiedziała nie, to nie poznałabym tak wspaniałych osób i po prostu mam nadzieję na przyszłość dla siebie, dla swojej rodziny, bez względu na to, co się stanie po prostu na świecie. I nawet z ekonomią, z prawda? Z ekonomią właśnie to chcę. Nie musisz się martwić, o, tak, bo mogę stracić zaraz pracę, albo o, że wszystko podrożało, no nie? I po prostu przypinamy, zapinamy pasa, się tak mówi? Tak. Zapinamy pasa, bo nie pojedziemy tutaj, ani tutaj, bo... Zaciskamy. Bo wszystko drożeje, no nie? Jak to dobrze poświęcić trochę tego swojego czasu i wybudować coś takiego swojego, jak Marysia wybudowała i wiele innych osób, które naprawdę dzięki temu, że używają zdrowe produkty, polecają je innym, budują sobie dodatkowe źródło dochodu i budują sobie swój własny taki biznes, domowy biznes, bez żadnego wkładu pieniężnego. Bo kupienie paczki startowej na start to jest żaden wielki wydatek, bo kupujesz swoje produkty do domu, gdzie nie masz żadnych opłat miesięcznych, rocznych, nie masz żadnego autoshippingu, czyli kupujesz kiedy chcesz. Także nasz plan marketingowy i te takie podstawowe rzeczy są niesamowicie przychylne dla nas. Ale wiesz co, Marta, jeszcze jest ważne, że nasza firma naprawdę jest bardzo stabilna na rynku, bo jest 45 lat ponad i w 160 ponad krajach, więc nie ma żadnych zadłużeń. Ty jesteś już wybudowana długo forever, za cash. Ja jestem 3 lata, która, ale... Która firma jest wybudowana za gotówkę? Idealnie 15 jest wypłata. No i wszystko jest przeliczone, wszystko się zgadza. Ale która firma jest wybudowana za cash, za gotówkę? Nie zdarza się to. Nawet jak są inne MLM-y, to jest na kredyt kart. Większość. Mm. Większość. U nas nasz właściciel już świętej pamięci powiedział, że on wybuduje taki biznes, dzieląc się właśnie zdrowymi produktami naturalnymi, ale wszystko będzie miał za gotówkę. I tak przez 45 lat buduje się ta firma cały czas. Jest tak stabilna dzięki właśnie temu, że nie ma zadłużenia w ogóle. No dobra, to co? Pozdrawiamy wszystkich. Życzymy wam fajnego odpoczywania jeszcze. Spędzajcie jeszcze czas z rodziną. Jeszcze święta trwają. A co? A my wracamy na kanapę. Pozdrawiamy Emilkę, Piesię. Pozdrawiamy wszystkie osoby. Fajnie, że Kasię. Oglądacie nas. I pozdrawiamy cały zespół, szczególnie Amazonki. Tak, tak.